Witam. Część trzecia zwiedzania pasternika USS Alabama. Trasa czerwona. Tutaj widzimy warsztat z ciężkimi maszynami. Tam była tokarka. Tutaj mamy drugi warsztat. Tutaj kuchnia. Tutaj małe pomieszczenie poświęcone Navy League, czyli tak zwanej takiej organizacji wspierającej służbę morską. Tutaj schodzimy na niższy pokład, koniec załogi. Tutaj jest areszt okrętowy. Cele są dosyć ciasne. Tutaj mamy takie małe mini muzeum na okręcie, kilka pamiątek, model, bandera, dzwon okrętowy. Tutaj to chyba jest biuro prasowe, o ile pamiętam.
Tutaj mamy ubikację. Tutaj są już takie stanowiska, stoły do jedzenia, gdzie załoga mogła się posilić podczas alarmu bojowego. Nie mogli iść do mesy w tym czasie. Tutaj jest kuchnia, tutaj wydawane są posiłki. To jest taka miniatura pokazująca grupę bojową pancernika USS Alabama. Tu jest część okrętu normalnie niedostępna. Wstęp mają tylko grupy zbiorowe, które zostają na noc na okręcie. Mesa dla Chief Petty Officers, chorążych. Tutaj kuchnia, widocznie wciąż w użyciu, bo widać nowoczesne dodatki. Tutaj sklep okrętowy, widać papierosy, to było to, co najczęściej marynarze kupowali. Tutaj mamy jeszcze jedno mini muzeum. Tutaj wydawano i załodze posiłki. Tu jest pomieszczenie, które pokazuje wszystkich, którzy służyli na USS Alabama. Tu jest sala poświęcona Stowarzyszeniu Załogi USS Alabama. Tutaj jest areszt tymczasowy.
tutaj Chief Master at Arms, czyli pokładowy szeryf. A tutaj rzeźnik. To jest, o ile się nie mylę, pomieszczenie na warzywa. A tutaj pozbywano się śmieci. Śmieci były po prostu mielone i wyrzucane do wody. I to jest koniec czerwonej trasy i całego zwiedzania krętu.